Hej, tu Elizabeth Iron. Zapraszam Was na nowy odcinek serii Fable Zapomniane Opowieści. W poprzednim odcinku dotarliśmy do północnych pustkowi. To trochę brzmi jak jakaś lokacja z Fallouta. I musimy odzyskać hieroglify, które pomogą wywodzić wyrocznie. Musimy przekopać ten z tych grobów i znaleźć takie żółte te tabliczki, te hieroglify. Czerwone to chyba... No, czerwone będą... Pamięć śmierci. Przyzywać potworki. Właśnie, przeklęta tabliczka rozpada się w pył w twoich dłoniach, wydzielając fatalny smród i powodując, że wokół ciebie pojawia się grupa stworów. No właśnie. Grupa menonków. I czarodziejów, minionków. No i za każdym razem, jak wyciągniemy niestety czerwoną tą tabliczkę, to się będą nam pojawiać. Może tu. Eliksir zdrowia. No to w takim razie tu będzie. Albo i nie będzie. Oh no! Tabliczka cierpienia, tylko nie to! No chodź, czarodzieju. Jeszcze coś, aha, te mroźne. Taki trochę reskin zrobili z tych nieumarłych, tych zwykłych, a to są tacy lotowi. No. Dobra, gdzieś tu coś. Pewnie zaś jakąś czerwoną tabliczkę wykopiemy. Nie, lepiej zdrowie. Pewnie w tych zielonych, to na bank będą. To będzie są te zielone kropki na mapie. Eliksir woli. Aha, coś się pojawił. Dobrze, przyszliśmy stąd. To musimy iść gdzieś tu na dół. Nic nie ma. W takim razie tu powinno... duchy. Tu powinno być. Co mamy już? Jedną? Tak, mamy. Tabliczka zbierająca hieroglif. Zapytania rozpada się w dłoniach, lecz przedtem poznajesz wyrażenia Kalran. Kalorana. Kaloran? Kalorana. Co tam, drzwi? I never wanted to be a human lord. All this waiting about. No, ty może się tak chętnie otworzysz nam. It's no lie. Oh, if only I'd been born a silver key chest. I just love those little silver keys. So shiny. I'd do anything for some of my own. Give me yours, please. I'll let you. Nie, na razie my nie damy. Nie warto, bo i tak żeśmy nie uzbierali ich wszystkich. Nie jesteśmy na tabliczki. Nie, pieniążki. Eliksir woli. Zostałeś z moimi dziećmi.
Duchy pyta się, duch. Nie wiem, co się stało. Tu mamy śnieżne trawiczki. O, tu mamy ducha. Gdzieś też powinna być ta następna tabliczka. Złoto. Może tu? Minionki. Menonki, czarodziej, minionek. Jakiś taki... taki zdziwiony ten minion. Gdzieś na pewno też powinien być. Albo i nie. No chodź, minion. No nie, tu nie będzie na pewno. Tak, mamy drugą tabliczkę. Sama tylko Jerona znajemy teraz. Aha, dźwięczko. Trzeba 25. Znaczy nie mamy tyle. Jest tu jakaś tabliczka? Jest, ale... Nie, dobra. Moryka, poznajemy wyrażenie. Więc tu raczej nie. Jeszcze jedna jest do zdobycia, ta tabliczka. A to tu już nie możemy. I słyszę wilkołaka mroźnego, który się czai gdzieś. Dobra, musimy iść do samej góry. Jeszcze mamy skrzynkę. Zwiększenie punktów many. No. Kolejni ci nie umarli śnieżni. O, ale zamach. Cudny. Raczej nie. Kszturki, tatuaże. Tak. No i musimy tego pokonać. Tego ciszącego się. Powiem, że możemy unić ten, możemy zostać, nie musimy akurat uciekać od niego, bo mamy na tyle tych takich mikstur woli, że to raczej nam starczy. O, jaki nerwowy. Nerwuj się. Puść nas. Nie trafiliśmy się kombo. No i po nim. Jakaś zasadzka? Jak zasadzka?
Miniono i przywłaczy pracują razem. Dobra, wasza kolej przywłaczy. Jeden klęknął. Drugi też zaraz klęknie. No. No i mamy ostatnią tą tabliczkę, glif. Co tam, Kosa? Musimy się wrócić chyba do... No właśnie, do śnieżnej iglicy musimy... Oziu. Wszyscy chcą coś powiedzieć ciekawego. Dobrze, wróćmy się. Chyba powinien być tam teleport. Nie ma? Jest, wioska śnieżna iglica jest. Porozmawiamy sobie z wyrocznią. No już jesteśmy. You have uncovered the glyphs. Very good. It is time we awoke the oracle from its deathly slumber. O great oracle, grant us the knowledge we seek. What evil rises in this land? A ja wiem, ja znam odpowiedź. The prophecy is fulfilled. The guildsman is here. Mówiący kamienie. Jack of Blades has awakened the dormant power of the summoner. He has used the blood of your family to feed his new shift beyond the swamps. But now his soul marks is in your hands. You must use it to feed the Archon's shrine and open the gate. Go now and face your destiny. So Jack has cheated death once more. No. Never have we encountered a being like him. Nie, Jack żyje. Why? Gate has long been a symbol of doom in this land. Return to Briar Rose at the shrine. Perhaps she can tell you how to use Jack's soul mask. I must return to the guild. May fate smile on you. Komunikować się z wyrocznią. Użyj jednego z czterech elifów znajdujących na środku podium. Znaczy nie potrzebujemy tego. No, no to chodźmy tam do tej. Coś ciekawego odkryła. Jest tam teleport? Jest. Glad you're still with us. These inscriptions are fascinating, you know. Everything indicates that Jack's new form will emerge from behind the bronze gate, and this structure is the key to opening it. But it looks like it'll take the souls of three heroes to activate the mechanism. These things are never simple, are they? It doesn't want just any heroes either. The first instruction calls for the King of the Arena, no less. I suppose you could chop your own head off. But then there'd be no one for me to order around, would there? Why don't you pay Thunder a visit? He knows the arena inside and out. I've checked with the guild, and they say he's in Knothole Glade. You've still got Jack's mask, haven't you? Good. You'll need it to trap the souls. I still can't believe he might not be dead. Anyway, I'd better start researching the second inscription.
Musimy zabrać duszę... duszę areny... bohatera. Ej, Jack, co tam słychać? No, całe życie pewne. Nie ciekawe, nie bardzo. Gdzie on był? Tak, w Sienkowej Polanie był. Now look, I won't tell you again. We don't need a hero. For the first time in years, we aren't being attacked, sieged, or kidnapped by anything. Now leave us alone. No, teraz mamy znowu kolejne moralne decyzje. You? Briar Rose said you would come. I will tell you what I know. If it will get you out of my sight. We were both once called Kings of the Arena. But there have been many heroes in the past who have claimed that name. You should search in the bloody dust of the arena itself. They say the souls of past champions haunt it, resting in the place of their greatest achievement. Now go. Unless you're here to take my soul. You've taken everything else. No ciekawe, nic my jeszcze nie zabraliśmy. You have a perfectly good soul right in front of you. Jack, nie kuś. Ech, być jednak co kusił, wyśmiewał i dogadywał. Bywa. Taka jego rola jak na razie. Zawsze musi dodać swoje 3 grosze. Tak jak ja. Tam kupcu. Kupcy. Co masz? Tatuaże. Ale nie bardzo teraz. Dobrze, chodźmy na tą arenę. Ale zdałaby się tego kamiennego trolla ubić. Nic ci to tutaj panie twoje nie da. Zostaw kupców. Chodź tu. Daj nóżki. Już. No jeszcze. Dobrze, że nie zabił. Jak tam arena. Bo tam już za bardzo nikogo nie ma. Albo akurat my trafiliśmy na taką... O może, a co tu się dzieje? Masakra jakaś. Kto zabił wszystkich? No, uciekaj, uciekajcie. Run! Run for your life! These things appeared in the cells and started killing everyone! Czy z wyminonki? Nie, przywoływaczy. Plecki, plecki, plecki.
No, klękaj. Dziękuję. O Boże, a ty co? Mocny jest, robiony, ale też klęknie. Ktoś jeszcze tu jest? Hello. Boże, ile ich tu jest. Pozbierajmy sobie. O, kurczaczek. Panieruje się i się zje, hihi. Jack zostawił nam niespodziankę. Ladies and gentlemen, this is a truly special occasion. Watch a hero ripped to pieces by trolls and Jack's very own minions. Trochę ci to nie bardzo wyjdzie. A nie, dwa trolls. Mówił o trollach, więc to ma w liczbie mnogiej. Aha. Coś się złą tą wstawę wbrałeś. Hej, Jack. Dobra, jeden padł. Weźcie miniony już. Chyba wszystko. Jeszcze tym trolem. On szybko pójdzie, on już. No właśnie. Co ty na to, Jack? Dobrze, Jack, niech ci będzie. Tych minionów sami pokonają. No właśnie. Dobrze, Jack. Nie napieprzaj się. Tego, że czeka na nas jakieś zadanie. Drugi. No dobrze. Czarodziejko. No. Dobrze. Zajmijmy się tymi trollami. O ja kolej, kolego. O, teraz spokojnie, ale i tak nas odsuwa to nawet jakbyśmy... No i już. Jeszcze masz coś ciekawego, Jack? Jack's lovely minions are back and they brought some puppies for our hero to play. Puppy, pieseczki, szczeniaczki, które padną szybko.
ma jeszcze jeden minionek, chyba że jeszcze coś za nadrzyma Jack. Tak ma raczej ubaw z nami. Bo on by na pewno Groma zabił. No ale trudno. Wybraliśmy dobrą ścieżkę. Ladies and gentlemen, all the way from sunny snow spa, I give you summoners. Kolejne barki i walki jak na arenie w poprzednim odcinkach. Długi wyszedł ten odcinek na tej arenie. Mam nadzieję, że już to jest ostatnia ta dostawa tych przeciwników. O Boże, masakra. Dobrze, uciekajmy, bo tu ten. Dobrze, chodźmy tego przywołacza wziąć. Zajmijmy się nim może. O, bardzo. Dobrze, klęknął. O, Jack, kończ zabawy. No, ostatni będzie. Tak, ostatni. Son, you found your first soul, didn't you? But the shrine is ever so green. It will want more before it's had its fill. I wonder who the next one will belong to. Mam 7000 doświadczenia. Dobrze, wróćmy. I świątyni. I hope this thing works. You need to release the soul from the mask and well, your guess is as good as mine. Seen anything like it. It's like it's using the soul to power itself. Anyway, we figured out the second inscription. It says, the heroine. I can't think of anyone who fits the description better than Scarlet Robe, your mother. There's always me, of course, but as you can see, I'm still alive, and I plan to stay that way. You'll have to pay her tomb in Oakvale another visit. I know this won't be easy, but Scarlet was always one to make sacrifices, remember? No okej, skończymy sobie w
tym tutaj odcineczek. W następnym odcinku będziemy tą duszę bohaterki zdobyć. No i zobaczymy, co tam dalej. Czy będziemy prawdopodobnie w następnym odcinku, bo już sobie skończymy Fable, bo już bardzo zbliżamy się do końca. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co, słyszymy się w następnym odcinku z serii Fable Zapomniane Opowieści. Cześć!